Jeśli wierzyć dokumentom partyjnym, to w początkach marca nic w Poznaniu nie zapowiadało, że może dojść do jakichś niepokojów w środowisku studenckim. Chociaż pierwsze informacje dotarły do Poznania o tym, co się działo w Warszawie, dotarły do Poznania już 9 marca, to jednak w zasadzie jedynym efektem było zachęcanie do słuchania Wolnej Europy, żeby po prostu uzyskać pełną informację o tym, co się działo w stolicy. W opinii Służby Bezpieczeństwa powszechne było, było przekonanie, że prawdziwą przyczyną zajść, jakie miały miejsce w Warszawie, była nie sprawa dziadów, lecz ma ona głębsze podłoże polityczne. 11 marca w głównych budynkach wyższych szkół w Poznaniu, na Uniwersytecie, w Akademii Medycznej, Wyższej Szkole Rolniczej, pojawiły się pierwsze napisy i ulotki, choć nie wywołały one jeszcze żadnych efektów. Mówiono tylko, żeby studenci domagali się, żeby znieść cenzurę i napisy te wyrażały solidarność z studentami Warszawy. Dopiero 12 marca w godzinach przedpołudniowych na terenie Uniwersytetu i Politechniki Poznańskiej część studentów zaczęła nawoływać do zwołania wiecu, który miał o 15 odbyć się na placu Mickiewicza. W 56 to był plac Stalina. Nieprzypadkowo jest to wybrany plac, ponieważ po pierwsze na tym placu mieści się pomnik wieszcza, po drugie to jest taki punkt w mieście, w którym przy ówczesnej organizacji komunikacji mnóstwo ludzi po pracy musi przejść, wracając do domu, więc moment czy miejsce było bardzo dobrze wybrane. Około 15 pod pomnikiem Mickiewicza rzeczywiście zaczęli gromadzić się pierwsi studenci. Pół godziny później tłum liczy już około 1000 osób, z czego zdaniem funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa około 60% stanowią studenci. To jest o tyle wiarygodne, że właśnie trwa powrót z pracy i rzeczywiście przypadkowi przechodnie mogą się zatrzymywać, zaciekawieni niecodzienną sytuacją. Zgromadzeni studenci skandowali hasła w rodzaju prasa kłamie, żądamy dziadów, poparcie dla Warszawy od Poznania, czy żądamy uwolnienia studentów Warszawy. Próby przeniesienia tego wiecu do gmachu uniwersyteckiego, w pobliżu jest aula i rektorat, nie spotkały się z jakimkolwiek odzewem. Do zgromadzonych wyszli więc rektorzy poznańskich uczelni i przewodniczący poznańskiego kolegium rektorów przemówił nawet, zachęcając studentów po pierwsze do wejścia do auli, żeby tam odbyć ewentualnie to spotkanie i zachęcając studentów, żeby generalnie sformułowali na piśmie swoje postulaty i przekazali je kolegium rektorów, które w miarę możliwości je rozpatrzy. Studenci nie dali się wprowadzić do budynku, nie poszli za tym wezwaniem. Natomiast bardzo modne w tym momencie stało się hasło: idziemy, rozchodzimy się, bo teraz jest widno i na pewno fotografują. Co jest rzeczywiście prawdą, funkcjonariusze SB byli w tłumie, fotografowali dla, jak to określono, ustalenia i udokumentowania sposobu zachowania się prowodyrów. Koniec cytatu. Już po rozejściu się studentów niewielka grupa wróciła pod pomnik i tam studentka pierwszego roku pedagogiki odczytała list, który przedstawiał wydarzenia w Warszawie, a tekst tego listu rozdawano uczestnikom. Jednocześnie studenci umawiali się, że spotykamy się w tym samym miejscu wieczorem o godzinie 20. No, wtedy ciemność uniemożliwi już Służbie Bezpieczeństwa fotografowanie. I rzeczywiście po takiej sporej agitacji w domach studenckich wieczorem wokół pomnika pod napisem "Tu się zbierają studenci" zgromadziło się około 3000 osób, z tego zdecydowana większość to właśnie studenci. Wznoszono różne hasła, ale także śpiewano pieśni, w tym hymn państwowy i Gaudeamus Igitur. Kilka minut przed 21 odczytano rezolucję i w zasadzie na tym skończył się wiec pod pomnikiem. Zdecydowana większość uczestników wiecu przeszła kilkaset metrów w bok pod budynek Zamku Poznańskiego. Obok jest zaraz Komitet Wojewódzki i tam wznoszono także wcześniej już cytowane hasła. Tutaj ciekawostka, albo ktoś powie, specyfika poznańska, bo studenci oprócz tego, że krzyczeli "prasa kłamie", mówili też "nie blokujcie drogi, żeby ruch mógł się normalnie odbywać". Około w pół do 10 tłum w zasadzie zaczął się rozchodzić. Władze uczelni zaniepokoiły się tą sytuacją. Zwołano zebranie przedstawicieli komitetów zakładowych PZPR. Podobne, jak sądzę, narady odbywały się w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa.
ponieważ na dzień następny studenci także o 15 zapowiedzieli wiec. Żeby do niego nie dopuścić, władze uczelni, wszystkich uczelni Poznania podjęły decyzję o tym, że młodsi pracownicy nauki, a także kadra profesorska, a tam gdzie to możliwe także rektorzy, zaczną następnego dnia rano, czyli 13 dnia do południa, spotkania z młodzieżą akademicką, żeby uświadomić jej, w czym naprawdę uczestniczą i zniechęcić do gromadzenia się pod pomnikiem po południu. Spotkania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mimo że, co widać także w różnego rodzaju dokumentach, część kadry profesorskiej i zwłaszcza młodsi pracownicy Politechniki cieszyli się rzeczywistą sympatią studentów i wydawałoby się, że studenci przyjmowali ich argumentację. Tak jak powiedziałem, nie dało to rezultatu i około 15-13 na placu Mickiewicza ponownie zaczęli gromadzić się studenci. Około 16 tłum liczył już około 2000 osób. Milicja pozwoliła wykrzyczeć się młodzieży przez około 20 minut, po czym z radiowozu wezwano zgromadzonych do rozejścia się. Ponieważ apele takie oczywiście nie poskutkowały, użyto bardzo dużą liczbę funkcjonariuszy ZOMO, którzy interweniowali. O skali zgromadzonych sił i jakby barbarzyńskości reakcji ZOMO świadczy fakt, że 10 minut później plac był już pusty. To nie zapobiegło powrotom studentów, którzy wielokrotnie będą gromadzili się jeszcze pod pomnikiem, ale rzeczywiście co chwilę będzie interweniowała milicja i rozpraszała zgromadzonych. Także już właściwie do wieczora nie udało się zgromadzić pod pomnikiem większej liczby studentów, za to jakby centrum gorących dyskusji przeniosło się w rejon akademików, zwłaszcza Uniwersytetu Poznańskiego na Winogradach, gdzie studenci także próbowali manifestować, a nawet padło hasło idziemy do centrum, jednak nie udało się tego zrealizować. Podobny scenariusz powtórzył się następnego dnia, 14 marca, kiedy też do południa trwały ożywione dyskusje w szkołach wyższych, a po południu młodzież zaczęła się gromadzić pod pomnikiem, ale także teraz brutalna interwencja ZOMO doprowadziła do rozpędzenia demonstracji studenckiej. Podkreślam wielokrotnie tę brutalność nie tylko, żeby wpisać się w pewien klimat, ale żeby zaakcentować fakt, że rzeczywiście ta nieprawdopodobnie brutalna akcja spowodowała, że już 15 marca studenci nie zgromadzili się na żadnym placu. Rzeczywiście doprowadziło to do rozbicia jakby tej aktywności. No, nie bez znaczenia będzie też fakt, że władze starały się błyskawicznie wyłapać, jak to określano, prowodyrów tych zajść. Co ciekawe, co zdarzyło się w Poznaniu, to fakt, że wprawdzie 15 nie doszło do manifestacji na zewnątrz, ale bardzo gorączkowe dyskusje trwały w budynkach uniwersyteckich i, co ważniejsze, w akademikach. Studenci postanowili wykorzystać taki element, który jakby spadł im z nieba, mianowicie wiec poparcia dla towarzysza Wiesława ze strony Jana Szydlaka i postanowili wykorzystać do zamanifestowania swojego zdania właśnie na tym wiecu. 16 w południe miał taki wiec odbyć się także na placu Mickiewicza, zgromadzono odpowiednią ilość robotników. Studentów zachęcał fakt, że no, jeśli to będzie oficjalne spotkanie, no to w obecności dygnitarzy partyjnych i licznie zgromadzonych robotników milicja nie powinna zachowywać się tak brutalnie jak w poprzednich dniach. Do realizacji tego pomysłu nie doszło. Skala inwigilacji, proszę Państwa, środowiska studenckiego w tym czasie jest niewyobrażalna. Jest mnóstwo dowodów na to, że podsłuchiwano prywatne rozmowy i to rzeczywiście toczone w zaufanym gronie. W związku z tym władza doskonale zdawała sobie sprawę z tego, gdzie zaczną gromadzić się studenci, którzy następnie będą chcieli przejść na wiec poparcia dla Gomułki. I w związku z tym siły ZOMO rozproszyły gromadzących się pod akademikiem Hanka Sawicka. Około 600 studentów tam się zgromadziło i kordon milicji nie dopuścił tej pozostałej grupy na plac. Studenci próbowali jeszcze zainteresować swoją sprawą przechodzących czy rozchodzących się z wiecu robotników, głosząc hasła: robotnicy z nami, przyłączcie się, precz z pałkami, nie jesteśmy syjonistami, uważajcie na tajniaków. Chcieli nawet milicjantom wręczać kwiaty, żeby osłabić ich determinację. Jednak, jak powiedziałem, nie przyniosło to już znaczniejszych
efektów. Ożywione dyskusje po zakończeniu tego głównego nurtu wydarzeń trwały jeszcze do końca miesiąca. Krążyły nawet pogłoski, że 20 kwietnia powtarzamy protest studencki w Poznaniu. Do realizacji tego nie doszło. W zasadzie od początku zajść trwały poszukiwania, a następnie zatrzymania najaktywniejszych uczestników. Już w 3 dni od początku tych zajść aresztowano prawie 200 osób. W tym celu powołano specjalny zespół filtracyjny, który miał na miejscu w koszarach ZOMO, co też charakterystyczne, przesłuchiwać zatrzymanych i kwalifikować ich. Albo zwalniano po ostrzeżeniach, że będą konsekwencje, jeśli jeszcze raz spróbują angażować się w tego typu akcje, a część przekazano do Wydziału Śledczego. W trybie pilnym kolegia karno-administracyjne ukarały 31 osób. Rektorzy uczelni otrzymali listy aktywnych studentów z ich uczelni i także na uczelniach przystąpiono do karania najbardziej aktywnych studentów. 19 relegowano z uczelni, 20 kilku zawieszono w prawach. Co ciekawe, ale chyba też nie oryginalne, ze 120 studentami przeprowadzono w obecności rodziców ostrzegawcze rozmowy, grożąc zarówno jednym, jak i drugim. Myślę, że ci drudzy lepiej rozumieli jakby powagę sytuacji i w związku z tym także podjęli rozmowy ze swoimi dziećmi studiującymi, co w efekcie przyczyniło się do dosyć szybkiego uspokojenia sytuacji. Realizując dyrektywę MON i Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Wojewódzki Sztab Wojskowy otrzymał listę najbardziej aktywnych uczestników zajść studenckich, którzy mieli trafić do wytypowanych jednostek wojskowych. Protest poznańskich studentów został przez władze stosunkowo szybko stłumiony. Poznańska organizacja partyjna była jednak na tyle sprawna, że w krótkim czasie doprowadziła do zorganizowania blisko 3,5 tysiąca wieców, masówek, zebrań, na których zgromadzeni przyjmowali, nie mieli wyjścia, zresztą przyjmowali przygotowane wcześniej rezolucje. Uczestniczyło właśnie w tych prawie 3,5 tysiąca zgromadzeniach blisko 300 tysięcy ludzi. Co ciekawe, wśród zatrzymanych była bardzo duża grupa robotników, co rzeczywiście częściowo, przynajmniej w Poznaniu, przeczy tezie, że to był tylko protest środowisk intelektualnych. 30 kilka osób to, jak to określono w sprawozdaniach, pracownicy umysłowi, a więc to nie ograniczało się tylko do studentów i młodych robotników. I na zakończenie, proszę Państwa, żeby nie trzeba być dyscyplinowanym, refleksja. Aktywność studencka w marcu 1968 roku w Poznaniu trwała dosyć krótko i można sobie zadać pytanie, dlaczego? I takich kilka myśli na gorąco sformułowanych chciałbym na zakończenie przekazać. Po pierwsze, oddalenie Poznania od centrum wydarzeń. W Poznaniu studenci nie opracowali jakby własnej koncepcji protestu. Był to z całą pewnością protest solidarnościowy ze studentami Warszawy. Poza tym tonizujący charakter wywarły z całą pewnością najpierw te rozmowy prowadzone przez pracowników uniwersytetu i pozostałych szkół wyższych, a potem rodziców z własnymi dziećmi. Jak powiedziałem, oni doskonale rozumieli, jakie mogą być tego konsekwencje. Trudno jeszcze dzisiaj ocenić skalę wyobcowania protestu studenckiego w środowisku Wielkopolski. Temat wymaga większych badań. No i wreszcie końcowa uwaga. Proszę Państwa, jeśli przyjmiemy, że ta najbardziej aktywna część uczestników wydarzeń w Poznaniu w 1968 roku to około 2000 osób, to w ciągu pierwszych 3 dni 10% z nich już siedziało. 10%, co z całą pewnością musiało zniechęcić pozostałych do manifestowania swoich przekonań. Dziękuję serdecznie. Cała masa jednostkowych faktów tutaj przedstawionych pozwala na pogłębienie, i to znaczące pogłębienie tego obrazu. Dowiadujemy się rzeczywiście takich o sprawach, o których w inny sposób byśmy się nie dowiedzieli. Choć od razu podkreślę SB, bo ono przede wszystkim raportowało o tym, co się dzieje, dokładne nie było i nie było na szczęście wszędzie. Także nawet, stwierdzam to z dolnośląskiej perspektywy, niektóre informacje są plotkami, niektóre są po prostu nieprawdziwe. I tak było też. Natomiast jest to kompletnie niewiarygodne źródło, jeśli chodzi o warstwę konkluzywną. Przede wszystkim dlatego, że to w większości, co się znalazło,
co dotyczyło inspiratorów, a gwałtownie poszukiwano inspiratorów o obco brzmiących nazwiskach, to co dotyczyło no, choćby właśnie całej gamy ludzi, którzy odgrywali jakoby przede wszystkim znaczącą rolę, to w jakimś stopniu jest przede wszystkim projekcją oczekiwań. To choćby te wszystkie cytaty, które przytaczał pan dr Cenckiewicz odnośnie tego, kto powinien miejsce na szczycie władzy zajmować. Identycznie brzmiały raporty z Wrocławia pisane przez panów z tytułami pułkownika czy kapitana SB. To jest schemat, który prawdopodobnie w całym kraju będzie nie funkcjonował. Natomiast oczywiście, pomimo że możemy mówić tutaj o pewnych powielających się motywach, to rozpocznę od tego, że same wydarzenia wrocławskie, które recenzował ówczesny resortowy minister, w jego ocenie były wydarzeniami ciężkimi i przewlekłymi. Dlatego, że prolog tych wydarzeń to jest luty, a koniec to jest ten pierwszomajowy pochód, o którym tutaj już dzisiaj mówił pan profesor Kieres. Prolog wiąże się ze zbieraniem podpisów w sprawie dziadów. I z tego co wiem, to praktycznie Wrocław był jedyną poza Warszawą środowiskiem, gdzie to miało miejsce. Tych podpisów zebrano blisko 1200. Choć można zostać, było kombatantem marcowym, nie wiedząc o tym, że się w czymś uczestniczy, bo ja składałem podpisy przez 25 lat, nie wiedziałem, jaki to był moment. Dopiero na spotkaniu towarzyskim kolega mi uświadomił, że grałem w tym czasie w szachy i zrobiłem to prawdopodobnie machinalnie. Także i takie incydenty tutaj być mogły. Natomiast z wszystkich tych wypowiedzi kolegów przede mną wynika, że możliwość wybuchu poza Warszawą, i takie wrażenie odnoszę również z lektury raportów SB dolnośląskich, że ta możliwość została zlekceważona, że nie przypuszczano, że to może się w takiej skali na prowincję przenieść i że ten wybuch może rzeczywiście mieć aż tak gwałtowny charakter. I w większości też miast, kiedy już się pojawiły oznaki fermentu, to raczej próbowano to rozwiązać nie przy pomocy gołej siły, ale perswazyjnie metodami, jakbyśmy to powiedzieli, politycznymi. Stąd te zabiegi dotyczące wyjść do studentów, stąd to przekonywanie, stąd też decyzje, które zapadały w gmachach komitetów wojewódzkich, w większości, żeby lokalizować wystąpienia w murach uczelni. Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego w niektórych ośrodkach jednak studenci na ulicę wyszli, dlaczego w innych, w tej obrębie uczelni pozostali. Być może było tak jak w Łodzi, że wypychano celowo. Być może było tak, że jeżeli była mniejsza organizacja wewnętrzna, to wtedy rzeczywiście nie miał kto takowego sygnału dać, choć posługiwano się też zabiegami socjotechnicznymi. Tu prezes Kieres mówił o gromadzeniu się pod Szermierzem i potem zaproszeniu do auli, ta młodzież poszła. Natomiast przed Politechniką, gdzie gromadzono się pod pomnikiem pomordowanych profesorów, zorganizowano grupę właśnie takiego młodzieżowego aktywu, która przeszła obok i pociągnęła za sobą ludzi do politechnicznej auli. W każdym razie bardzo wyraźnie widać, że wybuch jest gwałtowny, że kulminacja następuje stosunkowo szybko, przejawia się bądź pochodami, bądź próbami manifestacji, bądź właśnie wiecami, które we Wrocławiu jako pierwsze przybrały charakter, jak to mówiliśmy wtedy, wieców okupacyjnych. Przy czym bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że istotnie te wszystkie pochody i starcia z tak zwanymi siłami porządku, to były pochody ze znacznym właśnie udziałem osób, no, młodych robotników i uczniów również. To świadczy sama statystyka zatrzymanych. Podobnie było we Wrocławiu, gdzie też dochodziło do manifestacji do pierwszej 14 marca, potem następne były 16 i 17. W Legnicy miało to miejsce przez 3 dni między 15 a 17 i wyraźnie widać właśnie z tej statystyki, kto był przede wszystkim zatrzymywany. Oczywiście wtedy, kiedy prasowo, w prasie propagandowo pokazywano inspiratorów, to dobrze było znaleźć kogoś, kto dopiero więzienie opuścił, kogoś, kto akurat jest bez pracy i tych ludzi eksponowano. To pokazywano, że właśnie to jest ten element chuligański. Natomiast po tej kulminacji pierwszotygodniowej w większości ośrodków, również we Wrocławiu, następowało słabnięcie, następował odpływ, może nie tyle zainteresowania, co swoista bezradność, w jaki sposób protestować dalej. We Wrocławiu, podobnie też jak w innych ośrodkach, była to próba bojkotu zajęć. Przy czym we Wrocławiu złamano ją w sposób bardzo dramatyczny, wyrzuceniem, praktycznie rozwiązaniem dwóch wydziałów na Politechnice. Na innych uczelniach ten protest niejako samoczynnie się skończył.
Potem były próby innego rodzaju protestu, już takiego raczej solidarnościowego, jak na przykład bojkot stołówek, co no, nie było w realiach ówczesnych jakimś pomysłem zapewne fortunnym. Ale też jest duże podobieństwo, jeśli chodzi o układanie owych postulatywnych rezolucji, które na wiecach czy okupacyjnych, czy innych były podnoszone. Rzeczywiście dominuje wątek solidarności z kolegami z Warszawy. On jest na pierwszym planie. Ale bardzo istotnym elementem owych rezolucji, też mnie utwierdziły tutaj głosy kolegów w tym wszystkim, to jest taki element osłony przed posądzeniem o antysocjalizm, o tendencje antyradzieckie. Właściwie wszędzie się to pojawia. Czasami przybiera to z dzisiejszego punktu widzenia wręcz karykaturalną postać. Ale to był taki czas i taki klimat. I niekiedy pojawiają się nieśmiałe żądania związane czy to z koniecznością eliminowania cenzury, czy z innym traktowaniem dzieł, czy w ogóle narodowej kultury. Oczywiście możemy powiedzieć w taki sposób, że następowało też i przenoszenie doświadczeń. Jeżeli okazało się, że konsekwencją wyjścia na ulicę to jest niezbyt miłe zetknięcie się z siłami porządku, to stąd być może też i pomysł na to, żeby na uczelni zostać. I potem, jeżeli to się sprawdziło, to się może sprawdzić i w innych miastach. I taka zależność tutaj może po prostu wystąpić. Oczywiście, proszę Państwa, zatrzymywano cały czas nie tylko uczestników wydarzeń, intensywnie wyłapywano tych, którzy wywieszali plakaty, tych, którzy rozdawali ulotki, ale też na jeden element chciałbym zwrócić uwagę. Otóż moment zatrzymania bardzo często był równoznaczny z próbą podejmowania werbunku. I było wiele przypadków, że rzeczywiście te werbunki po zatrzymaniu były po prostu skuteczne. Poza tym oczywiście ruch studencki miał swoją dynamikę i ten protest wiązał się przede wszystkim z aktywnością studentów samych. Ale bardzo wyraźnie trzeba byłoby tutaj wskazać na rolę, jaką odegrali ci pracownicy naukowi, którzy sympatyzowali z tym ruchem. Ich wsparcie, czasami moralne, czasami wyrażone nie tylko obecnością na studenckim zgromadzeniu, ale również zabraniem głosu, a to oni wiedzieli znacznie lepiej niż młodzież akademicka, czym to grozi, było czymś, co legitymizowało protest, co dawało poczucie, że występuje się w słusznej sprawie. Przy czym, jeżeli znów patrzymy na uczestników protestu i z prozaskiej perspektywy to się bardzo sprawdza, to tą głównym elementem, który przede wszystkim był zaangażowany, to byli studenci lat młodszych. Tu pan prezes był na drugim roku, ja też. Studenci tego pierwszego, drugiego roku byli najczęściej obecni, aczkolwiek przywódcami byli studenci właśnie już lat starszych, a czasami nawet dyplomanci. To też ta zależność, myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo widoczna. No oczywiście schemat działania władz jest bardzo podobny. Jeżeli nie wychodzi perswazja, używamy siły, możemy wykorzystywać rodziców. Rozmawiano z rodzicami nie tylko w tych akademickich centrach, ale przede wszystkim poza nimi i przypuszczam, że podobnie jak na Dolnym Śląsku, jednak zasięg protestu, niewyrażony manifestacją, niewyrażony wiecem, był znacznie szerszy. Ja próbowałem w tej dolnośląskiej skali oznaczyć miejscowości, gdzie pojawiały się ulotki, gdzie były rozmaitego rodzaju wystąpienia, gdzie nawet no, na zebraniach czy gdzie indziej dawano wyraz publicznie solidarności z tym ruchem. Praktycznie nie ma miejscowości, gdzie by tego typu incydentu nie było, a są miejscowości, gdzie właśnie częstotliwość tych wystąpień jest powtarzalna pomiędzy marcem i kwietniem. Oczywiście to, że SB nie było wszechmocne, to świadczy najlepiej właśnie ów wrocławski przykład skutecznego przygotowania i zrealizowania pierwszomajowej manifestacji. Robili to głównie studenci Politechniki, ale kontaktowali się ze studentami innych uczelni. No, lokale konspiracyjne były czasami zupełnie zdumiewające. Takim bardzo bezpiecznym okazał się na przykład lokal klubu szachowego. Rzeczywiście SB na to nie wpadła. W raportach nie znalazłem żadnego śladu, żeby wiedzieli, że tam ktoś się spotykał. Ale były też i takie przypadki, że na przykład kiedy w domu studenckim Politechniki przygotowywano plakaty o tej informacji, czy plakaty na tę manifestację,
to przed północą zjawiła się ekipa SB, która aresztowała tam obecnych, no ale raport brzmiał mniej więcej tak. No, że wtedy i wtedy wkroczyliśmy tam i tam, zatrzymaliśmy 8 osób, w tym 2 naszych tajnych współpracowników, 2 takich, którzy tam przyszło przypadkowo pić piwo, no i 4 tych, którzy rzeczywiście plakaty przygotowywali. Niemniej jednak ta demonstracja się odbyła, studenci Politechniki 2-krotnie przechodzili przed trybuną, 2 raz właśnie wspólnie z studentami uniwersytetu. I to, co będę do końca życia pamiętał, a to, co pan prezes również potwierdził, bo mnie się wydawało, że ten surrealizm jest niemożliwy do zaistnienia, to fakt, że jedyną osobą na trybunie w gronie notabli, ogłupiałych notabli, był generał wojsk radzieckich, który gorąco ten pochód i te hasła oklaskiwał. Dziękuję bardzo.